jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny w tym okresie przedświątecznym odbywa się ten turniej barwórkowy. To dzisiaj, jak widać, frekwencja dopisała. Mam nadzieję, że w roku przyszłym ten turniej będzie się odbywał i Zalesie też będzie reprezentowane szerzej. Jakoś tak wyszło, jak wyszło, ale to jest zbieranie się na następny rok i przygotowywanie się. To bardzo dobrze, że Państwo mają taką pasję, jakim jest sport, bo chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że aktywność fizyczna to zdrowie. To jeden z bardzo ważnych czynników takiego dobrego, radosnego, zdrowego życia. Turniej po tych wystąpieniach można uznać za ufanie. Proszę bardzo Państwa. Znajdujemy się w gminie Zalesie. Gmina Zalesie sportem stoi? Tak, sport jest bardzo ważną częścią działalności w gminie Zalesie. Mamy kilka drużyn, mamy dobre obiekty sportowe. Staramy się w dalszym ciągu jeszcze to poprawiać, rozbudowywać. No dzisiaj nie będę może wyprzedzał, ale w zanadrzu mamy przygotowany projekt sportowy, który myślę, że zaskoczy cały powiat, ale o tym porozmawiamy w miesiącu lutym. Natomiast cieszy fakt, że mamy obiekty, mamy drużyny, ale przede wszystkim mamy dużo zawodników, którzy chcą brać udział, że te obiekty żyją, że ten duch sportowy żyje i jest coraz mocniejszy. Turniej barwórkowy w gminie Zalesie, no chyba frekwencja w tym roku przeszła wszelkie oczekiwania. Tak, jestem bardzo zadowolony z tego, że mamy aż 11 zespołów i to niekoniecznie wszystkie z naszego powiatu, bo nawet gmina Hańsk tutaj z nami jest. Także cieszymy się bardzo serdecznie. Ja, korzystając z tego, że mogę coś powiedzieć, to chciałbym przede wszystkim podziękować tym, dzięki którym ten turniej się odbywa. Gospodarzom gminie Zalesie, starostwu, bo przecież środki również były dokładane z puli powiatu. Dziękuję serdecznie zawodnikom za to, że są. Dziękuję przede wszystkim też tym, których nie widać, a ich praca jest po prostu gdzieś tam na zapleczu, bo trzeba przygotować zawodnikom posiłek, bo trzeba wygospodarować jakieś, prawda, nagrody. A między innymi jest tutaj też i warto wspomnieć o firmie Warta, która przekazała pewne nagrody dla zawodników. Również w Bialsko-Podlaskiej lokalnej grupie działania na ręce pana Mariusza Kostki, prezesa, składam podziękowania. Na nich zawsze też można liczyć. I w ogóle cieszę się, że ta niedziela dzisiaj będzie na sportowo. A skoro jestem przy głosie, to też od razu informuję tych, którzy chcą wziąć udział w Grand Prix o Puchar Starosty Bielskiego Mariusza Filipiuka, że w połowie stycznia zaczniemy taki cykl spotkań. Będziemy się starali, żeby każde spotkanie było w innej gminie. Zaczniemy od gminy Zalesie tradycyjnie, bo tu jest matecznik jak gdyby LZS-ów. Już uzgodnione jest to z panem wójtem, z panią dyrektor. No cóż, dziękuję również Radiu Biper, że możemy przez wasze łącza podzielić się tą wiadomością i propagować sport, który w wykonaniu takim amatorskim jest właśnie domeną ludowych zespołów sportowych. My nie liczymy na jakieś wyczynowe uprawianie sportu. My chcemy ten sport, żeby był jak najczęściej, jak największej ilości i na wesoło po prostu, takie rodzinne nawet czasem zespoły się tworzą. I to jest fajne, bo starsi przekazują młodszym, często grają dziewczyny razem z chłopakami, czyli zmiksowane zespoły. I z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy ten 12 turniej przeprowadzić. Dziękuję wszystkim serdecznie za udział. No i przede wszystkim życzę udanej rywalizacji sportowej.
dowiedzieliśmy się, że pan przewodniczący również grał w siatkówkę. Tak, to były lata młodości, ale lata młodości bardzo intensywnie spędzone na treningach, głównie w siatkówkę. To była gra mojej młodości, ale grałem również w koszykówkę. Przy moim wzroście byłem tylko 25 kg młodszy, to oznacza, że wtedy ważyłem jakieś 90 parę kilogramów, proszę państwa. I szczycę się tym, bo naprawdę ta siatkówka wychodziła mi. Zastanawiałem się nad grze w którejś tam lidze, ale kontuzja ścięgna Achillesa uniemożliwiła. Wiadomo, grube pieniądze trzeba było mieć na operację, więc to wszystko wykluczyło. Ale dzisiaj jestem wielkim kibicem naszej reprezentacji krajowej. Jeździłem do Ergo Areny, do Gdańska z rodziną, żeby kibicować, jak grali w Lidze Narodów. Przyjeżdżam tutaj do Zalesia od kilku lat, niemalże co roku. 12 raz to ja może byłem, 7-8 raz tutaj jestem, więc chyba świadczy to o tym, że lubię sport i lubię to towarzystwo. No, gmina Zalesie chyba tak najbardziej z taką gminą usportowioną, że tak powiem, w naszym powiecie. Tak, potwierdzam te słowa. Wiele razy tu uczestniczyłem w międzynarodowych zawodach w wyciskanie sztangi, prawda, które organizuje Franciszek Szabluk, ale chcę też powiedzieć, że są i inne gminy, między innymi gmina Tuszna, gdzie są turnieje w piłkę nożną, mikołajkowe dla dzieci, różnego rodzaju turnieje lobo na otwartej przestrzeni. Także jest kilka gmin, które warto w tym względzie pochwalić. Warto wspierać sportowców i sport. Warto wspierać sportowców, bo dzisiejsza młodzież, jeżeli nie ma alternatywy dla jako sport, tylko ciągle siedzi w komputerach, w swoich komórkach, to wiemy, jak to wpływa na stan zdrowia, prawda, fizycznego, ale również i psychicznego. Każda taka impreza zorganizowana właśnie dla młodzieży i dla młodzieży w średnim wieku jest imprezą wartościową. Tutaj chciałbym podziękować bardzo serdecznie naszemu koledze radnemu Rady Powiatu Arkadiuszowi Maksymikowi, prezesowi Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych, który od wielu lat angażuje się w sport, już to powiedziałem na otwarciu, prawda? I czy to siatkówki, czy lekkiej atletyki, czy piłki nożnej, to jest bardzo ważne, że powiat czynnie się wspiera. Jesteśmy przedłużeni jakby zarządu powiatu, który też współfinansuje, prawda? I tutaj bardzo dziękujemy panu starości, całemu zarządowi, że wspiera każdą inicjatywę sportową na terenie naszego powiatu. Jak słyszeliśmy, są zawodnicy nie tylko z naszego powiatu, ale są między innymi też zawodnicy z powiatu włodawskiego, z Hanny. Także turniej się rozrasta, coraz więcej uczestników. Dzisiaj 12-13 zespołów, to niesamowity rekord. Wczoraj na przykład odbyło się podsumowanie karate, gdzie też wielu uczniów z naszej szkoły uczestniczy w tych ćwiczeniach. Dzisiaj 12 turniej barwurkowy, już zresztą cykliczny. No i to jest właśnie świetne, że naszą infrastrukturę, naszą salę gimnastyczną możemy udostępniać nie tylko naszym uczniom w czasie lekcji, ale również na przykład tego typu spotkania i zawody. No i infrastrukturę macie fajnie rozwiniętą. No jest to pełnowymiarowa sala, z której ja jestem bardzo dumna. Służy ona też do różnego rodzaju spotkań kulturalnych, oświatowych. No ale przede wszystkim ma służyć do uprawiania sportu i tak to jest. Także soboty, niedziele mamy zabukowane, odbywają się tutaj różne właśnie imprezy sportowe i bardzo się z tego cieszę, że sala w weekend nie stoi pusta. Znajdujemy się w Zalesiu, mamy turniej barwurkowy. Jak turniej barwurkowy, to jest z nami górnik. Dzień dobry, serdecznie witam na 12. turnieju barwurkowym piłki siatkowej w Zalesiu. No akurat jestem górnikiem i mam taką przyjemność współpracować w szkole, w sporcie. No i po prostu też współpracuję z siatkarzami, z każdą naszą młodzieżą. Jestem bardzo zadowolony, że w ogóle młodzież chce coś robić oprócz internetu, prawda? Także jest to udany turniej, dzięki wójtowi, dzięki dyrekcji. Bardzo fajnie.
Zalesie to w ogóle chyba sportem stoi, bo pan również organizuje zawody sportowe. Od 17 lat organizuję Mistrzostwa Polski Międzynarodowe. W jednym roku mieliśmy 385 zawodników z 9 krajów świata. Takie ma miejscowości. Po prostu chyba jeżdżę ja po świecie i za mną jeżdżą inni. Tak to chyba wygląda. Cieszę się bardzo. A teraz go lekko pochwalę. Poniedziałek 270 gramów czytam ekip. Stary człowiek i morze. Hemingway.